Dzień dobry, witajcie. Dziś Gearing. A w zasadzie całkiem konkretna bitwa na Gearingu. Bitwa rozgrywana była w październiku, więc trochę sobie poczekała na to, żeby się pojawić na YouTubie. No ale w każdym razie, dziś mam całkiem przyjemną bitewkę na 10 niszczycielu yy, drzewka amerykańskiego. Drzewka, która już jest dosyć stara, i w sumie Gearing. Szczerze powiedziawszy jakoś zbyt często spotykany na randomach nie jest, przynajmniej takie jest moje odczucie, więc dziś będziecie mieli okazję sobie pooglądać jak to się gearingiem trochę sprząta i co ciekawe tutaj gearingiem mam zrobionego oczywiście tak 50-50 powiedzmy bardzo uniwersalnie, a... Jednak większość zbrojeń będzie z torped i to taka całkiem, całkiem konkretna, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o możliwości. No, rzut na dziesiątki. Mamy oczywiście jedną ósemkę, parę dziewiątek, coś tam, coś tam sprzątane. Dominacja z tej strony, kapy są po obu stronach, więc nie ma o co walczyć na środku. Tu gdzieś ślifierka ciśnie do przodu, jest podwodniaczek. Także mamy komplet od nas, zaraz w sumie ślifie zejdzie. Podwodniaczek od nich gdzieś tu próbuje coś tam, coś tam zdziałać. Zobaczymy, czy coś mu z tego wyjdzie dzień dobry udało się poskładać Halanda, więc od razu zrobiło się trochę żej. Fajnie dał się, dał się, jakby, wciągnąć w walkę i no, dzięki dymowi. Dzięki temu, że dym rozstawiony to w zasadzie nie miał, miał, już, miał już pozamiatane, bo ktoś go tam zawsze świecił po, po spocie, więc można było go dobić i w zasadzie szybko zakończył żywot w tej bitwie. A na szczęście nie zdążył puścić torped, bo szedł frontem, więc nie było się z czego bawiać. Niestety, no ponad, ponad minuta grubo, ponad minuta dymu zmarnowana, bo oczywiście czerwoni już są z daleka od, od zabawy w tej bitwie. wiem, że gdzieś tu jest podwodnik, więc spróbuję sobie do niego zapolować. No, Hindenburg, Republika, Yamato, tam jest Inką to nie są, nie są zbyt łatwe Łatwe cele, gdzieś tutaj jest Gina też po lewej, więc no, najpierw trzeba je dogonić. No i w sumie one mogą mi zrobić całkiem sporo, już tam troszkę hapeków. Mi ten Halant zabrał. No ale w każdym razie trzeba dogonić czerwonych, żeby móc coś w ogóle zrobić. Więc gdzieś tam zasuwam sobie powoli po drodze. Mam nadzieję, właśnie spotkać tego podwodniaka. Ewentualnie gdzieś go tutaj specyfikować, tak żeby nasi się nie wybierali stąd zbyt daleko. O właśnie to właśnie go widzimy, bo w sumie tak naprawdę Kremlin i Run gdzieś tam powoli się. jest Zwijają stąd i może się to skończyć dla mnie niezbyt przyjemnie. Mam ponad minutę do dymu, więc sytuacja trochę średnia. Na szczęście najpierw puścił torpedy, puścił, puścił dopiero później Pink, więc te torpedy przeszły bokiem prawie, prawie. I bardzo mało brakowało, żeby zebrać te torpedy, więc było niebezpiecznie. Poszły torpedy tak na szybko w Republikę. No i oczywiście to, co mówiłem, że jak tylko mnie wyświecą, to będzie szedł fokus. No i ten fokus poszedł, no i już połowa hapeków poszła, adrenalina od Polona torpedy gdzieś tam w, w tą republikę płyną i niestety muszę się stąd zwijać Poż pierwsze bomby za płoty ja wiem że on gdzieś tam dalej jest, ale już gdzieś tam bomby w razie czego poszły, bo one całkiem spory zasięg, więc może gdzieś tam go zahaczy, bo plama oleju była gdzieś tutaj, więc on raczej gdzieś tam w tą, tą stronę ucieka ale próby pierwsze bomby były, Drugie, druga próba poszła po raz kolejny amerykańskie bomby gobinowe są dosyć mocne, więc jeżeli tylko tam go któraś dotknie, to na pewno mu coś zrobi. W międzyczasie republika wzięła torpedy i co ciekawe, mimo tego, że torpedy wyświetlacowe tyle czasu, to jeszcze tam gdzieś Hindenburg je wciągnął, więc bardzo miło z jego strony, że torpedy, które widział, o, jeszcze inką. Bitwa z października, więc nie pamiętam jej. E, ładnie, tutaj Republika wzięła Hindenburginkę i tak wszystko. Mimo tego, że były wyświecone, to i tak po torpedzie wciągnęli, miło z ich strony 80 tysięcy już zrobione. Coś tam ze spota, ładnie tu 30 tysięcy kliknięte. Niestety tego podwodniaka nie udało się znaleźć. Zwinął mi się gdzieś. No i w sumie teraz polowanie będzie trochę ciężkie. Może gdzieś tam nasz podwodnik go wyświeci, więc zobaczymy, będzie można go tam gdzieś tam po, poobijać. Na szczęście Kremli razem z runem zostali. Yoshino chyba skoń, tak, skończyło udział w bitwie, niestety e, gdzieś tam na środku. No ale fajnie, że Kralin został. Chociaż Kralin teraz będzie miał duży problem, bo Sojus mu tam od środka. Zasuwa, więc nie będzie to zbyt przyjemne. E, jest podwodniak znowu, bo skończyła mu się bateryjka, więc obijamy. Mm, obijamy, obijamy, jest spod, więc trzeba się go jak najszybciej pozbyć. Albo chociaż go bardzo mocno poobijać, tak żeby, miał, tak, żeby mu zbyt łatwo już nie było. E, Incom tu się zaczyna na mnie patrzeć, torpedy poszły w jego stronę. I przyznam się szczerze, że nie pamiętam czy trafię, czy będą to trafione torpedy. Na szczęście udało się pozbierać podwodnika, więc nasi będą mieli troszkę lżej. Leci salwa, płyną torpedy. Niestety, niestety, no, niestety, mogło zaboleć bardziej, ale i tak ponad 4000 wziąłem od a więc, więc troszkę zabolało. Nie, leci tu jeszcze oczywiście z Na szczęście nie jestem wyświetlony, więc szybka erka, pożary mi nic nie zrobiły. Idą tam torpedy, nie pamiętam czym coś weźmie. No wygląda tak, jakby miał tak jakby je miał wyminąć niestety. Yy, I chyba to właśnie niestety miało miejsce, że je wyminął, a szkoda. Ładnie szedł burto. Miałem nadzieję, że może, że może bez hydro i, i wciągnie tam jakąś trupetkę, no ale nie A jest, wziął jedną w tyłek. Yy, mamy uszkodzony ster oraz zalanie. No, Rka poszła, to prawdopodobnie stuwa już przekroczona. Flanka, można powiedzieć, z mojej strony zabezpieczona, bo pozbyłem się podwodniaka, pozbyłem się niszczyciela i jeszcze ubiłem co nieco republikę inkoma, więc jakby ja już jestem zadowolony z tej bitwy, bo swoje zadanie w niej wypełniłem, ale niestety moi się jakoś nie bardzo nie kwapią do wypełnienia. Chociaż widać, że tam przez kap -D dosyć. Mocno nas się więc jest, jest mała nadzieja, tylko problem polega na tym, że dosyć mocno czerwoni przeszli przez środek. Więc yy, no, jeżeli dobrze to rozegrają, to mogą naszych tu na A mocno zamknąć i wtedy zrobi się niezbyt przyjemnie. Yy, I w zasadzie chyba to właśnie ma miejsce, bo Yamato idzie mocno przed siebie. Gdzieś tam ze wsparciem Dzina na sojusz w ogóle całkowicie przeszedł już przez Kapacę. Jakim cudem ten sojusz ma tyle HP. To już w ogóle dziwna sytuacja, no run jest mocno obity, Kremlin w zasadzie jeszcze się, trochę, jeszcze się trochę przytrzyma, tylko że właśnie Yamato wchodzi na tyłek. Ja w tym momencie widząc co wyprawia to Yamato, to postanowiłem się cofnąć właśnie tutaj, pomóc Kremlinowi ewentualnie. I, I w sumie to bardziej zabezpieczyć motyłek, tylko to jakby sytuacja się zaraz rozwinie. No tutaj pamiętam co się będzie działo. Korciło mnie tutaj puścić torpedy gdzieś tam w tego kurfursa, no to gdzieś Republikę. No, Republikę już jest jakby poza zasięgiem moich torped, bo trochę wyspa przeszkadza. Eee, i tu, jak dobrze pamiętam, to chyba zepsuje trochę to torpedowanie. Mogłem poczekać i puścić je inaczej. A, u nas kremlin dostał detonację. Aha, dobra, to, już, to wiele wyjaśnia. Niestety jest Shima, no za wiele hp nie mam, 6500 HP. To Shima może mnie bez problemu porobić, plus do tego ma wsparcie Yamato, więc no... Raczej moim zadaniem aktualnie jest wstrzymać się od, od zabawy z działami. Gdzieś postarać się może tu poświecić, chociaż tak naprawdę nie mam w zasadzie dla kogo świecić. Poczekać aż Shima weźmie kapa, i ewentualnie się gdzieś tam odsunąć. Tudzież poczekać aż Shima pójdzie gdzieś, gdzieś bardziej w stronę tam zielonych, i ewentualnie wtedy tego kapa odebrać ponownie, jakby zabrać go. Yy, I jest torpeda jedna Wiam, to tak widzę. Rozdaje, rozdaje w tej bitwie tu torpetkę, tam torpetkę, tam trzy torpedki, no i 120 tysięcy zrobione. Więc nie jest już wcale tak, że no, bitwa jak widzicie, układa się bardzo źle. Mamy mega stratę okrętów, mega stratę punktów. No i w zasadzie można by powiedzieć, że już hopshop po bitwie, nie? No to, no to poczekajcie i pooglądajcie, bo tu się jeszcze sporo będzie w tej bitwie, sporo się będzie w tej bitwie działo i trochę się tu trzeba będzie napocić, żeby cokolwiek z tego wyciągnąć. A to wie, że gdzieś tutaj jestem ja. Bo były torpedy, wciągnął jedną, więc musi pokombinować tak naprawdę to już on w tamtą stronę, w stronę kapa B naprawdę nie ma co, po co płynąć, bo nikogo tam od nas nie ma, musi się odwrócić i zasuwać gdzieś tam w stronę w stronę D, gdzieś tam po drodze obijając, yy, obijając naszych, i w zasadzie ciekawa sytuacja, że można powiedzieć, że się z czerwonymi wymieniliśmy respami, bo nasi w zasadzie obecnie są na ich respie, a oni tutaj na naszym i tutaj troszkę to torpedowanie też zepsułem bo nie wziąłem pod uwagę tego, znaczy w sumie no nie wziąłem tego pod uwagę myślałem, że ja jak już wykręcić, to da pełna naprzód, a on chyba gdzieś na jakiejś jednej, 1,2 jednej drugiej płynął, zdążył się odwrócić i nie rozpędził się na tyle, żeby te torpedy gdzieś tam konkretnie łyknąć, więc niestety widać już, że, to, że ta salwa nie będzie jak super trafiona. A szkoda, bo to mogła być salwa kończąca, gdyby, gdyby płynął na pełnej. To by je obyknął ładnie, a tak weźmie tylko jedną w dzióbę, więc dalej wstrzymując, dalej podtrzymując zdanie: tu torpetka, tam torpetka. Na szczęście gdzieś tu koleżka nie ma erki, albo postanowił nie erkować i sobie zalanie pracuje. E, spróbuję pewnie, chyba jak tu widzę, to chyba zaraz będzie dym i próba obijania, czy najpierw wejdę w kapa i dopiero będzie dym? Chyba tak. Najpierw będzie wejście w kapa, bo muszę poczekać, a ja Yamato to stąd odsunie, opuści to kapa i dopiero wtedy będę mógł go przytrzymać, tudzież zdobyć. Ewentualnie jak to mawiałem zabezpieczyć na rzecz naszego teamu i, i wtedy, żeby tak trochę wydłużyć tą bitwę, pozwolić na, na punkciki. I co ciekawe, pomimo tego, że torpedy wyświecone, jedną torpedę kurfus gdzieś tam wciągnął, była z zalaniem, ale niestety koleżka miał RK to jest teraz dla mnie bardzo dobra wiadomość, że Shima jest na C, więc nie muszę się tutaj obawiać. Wiem, że jedyne co mnie tutaj może gdzieś tam ewentualnie wyspotować, to jest to Yamato i Kurfus, ale jeżeli dobrze będę to rozgrywał, to nie ma szans, żeby mnie wyspotowali. Mm, tutaj te, to tutaj zostało puszczone z myślą o Yamato, ale przy okazji ewentualnie w razie jakby kurwa smyknął, to też nie, będę, nie będzie mi wcale tak przykro. No ale puszczone torpedy, wchodzę w kapa, zaraz będzie dym i trochę strzelanka. Bo mam kurfusta, którego trzeba dobić jak najszybciej, bo on tutaj jest całkiem bezpiecznie, wycofuje za wyspy, strzelił, więc chwilę go będę widział, mogę go poobijać, może gdzieś tam jakiś pożarek, bo nie powinien mieć jeszcze erki po tym, jak moje zalanie naprawił, ale tu już za wiele hapeków już nie ma, więc ładnie ponad nadbudówkach wchodzi i zaraz będzie po po Kurwuszcie gdzieś tam, nie, chyba jeszcze R jakąś miał, bo coś tam się świeciło. Tak jest, frak numer 2 zabezpieczony, Kurwusz skasowany. Wbrew pozorom, kurfurst gdyby miał tutaj więcej hp to byłby duży problem dla mnie, bo mógłbym ja ze swoim Hydro wygonić z tego kapa, a tak mogę sobie na spokojnie tego kapa zabrać, e, zabezpieczyć i gdzieś tam punkciki już będą leciały na naszą stronę, a nie na stronę czerwonych. Szkoda, że to zniknęło, bo tu jeszcze była szansa, za dwie salwy może gdzieś tam zmieścić, a no, może by się udało jakiś pożar jeszcze gdzieś tam w niego zmieścić. Idą torpedy, no i chyba go niestety nie dosięgną, bo one gdzieś tam, chociaż w sumie te dwie z lewej idą tak, jakby jakby nie miał zamiar łyknąć, i chyba nawet się uda. Raz torpeda i druga torpeda. Pierwsza była bez zalania, drugą się udało wrzucić już z zalaniem. Jest gdzieś tam pożar, więc gdzieś tam Yamato właśnie jest, w sumie to już nie jest, bo właśnie RK poszła, nie było tematu na kapie D. Shlifian kontra Shima. Zostałem w sumie tutaj z Shimą i przeciwko jest Yamato, Jinan Run, no i właśnie Shimakaze przeciwnika i w sumie z bitwy bardzo, bardzo źle się zapowiadającej zostało nam tu, w sumie poza punktami to okrętami prawie się wyrównaliśmy, chociaż o w tym momencie tu już nawet się wyrównaliśmy, ale niestety do Shima zdążyła puścić torpedy, więc chyba się domyślacie co się zaraz stanie, tak jest, Shlifion właśnie poszedł na dno, prawie za fulla, zostało mi Yamato i Jinan oraz run do obicia. Shima idzie w stronę D. No to ja postanowiłem. W sumie to nawet nie wiem po co ona tam idzie, no ale powiedzmy, że miała w planach ewentualnie gdyby Slifien nie dał rady sobie z ich Shimą, to żeby się gdzieś tam spotkać i dobić ewentualnie, no ja postanowiłem iść do C po to, żeby zabezpieczyć i żeby punkciki już zasowały, bo mamy dwa kapy do dwóch i teraz mamy sporą szansę, możemy to rozegrać, jeżeli to dobrze rozegramy. To mamy szansę to wygrać jeszcze na punkty, nawet gdyby im teraz przytrzymać kapy i, i, i w sumie nie zginąć. Co jest w sumie dosyć ważne w tym momencie, co się zaraz, że tak powiem, sytuacja rozwinie. Mam 186 tysięcy zrobione. Zostało trzech, plus mam Sima na wsparcie. Sima wypuściła swoje torpedy, więc gdzieś tam już zasuwają w stronę, w stronę czerwonych. Jinan zasuwa w stronę D, w sumie Yamato tu mi wchodzi i tutaj popełniłem błąd, bo niestety dam się wyświecić trochę za, trochę za blisko. Tylko, że nie spodziewałem się, że to Yamato aż tak tutaj podejdzie. Ale wykorzystując, jakby pamiętając to, jak on się zachował na kapie A, wiedziałem, że będzie zwalniał, więc puściłem mu te torpedy ciut ciut. Ciut, jakby z, z mniejszym wyprzedzeniem niż, niż pokazywało, po to, żeby ewentualnie to, co zaraz widzicie, ładnie idzie te torpedki i Yamato zaraz je przyklei. i Widać, że po raz kolejny zwalniał, tylko że niestety zrobił to zbyt późno i teraz łyka ładnie torpedy w burtę. Jinan zesłał tam gdzieś tam za naszą simą i oczywiście zostało go 7 torped no Jednak, bombę przeciwtorpedowy Yamato to jest bombel. Yamato, zostało mu 3000 HP, więc jak się zdomyślacie zaraz pójdą działa w ruch, bo trzeba go dobić, żeby odbić punkty. No i trzeba go obić jak najszybciej, zanim skubanie zacznie się naprawiać, bo to może być jeszcze ciężki orzech do zgniecenia. Na szczęście, nie kolega trochę za szybko, według mnie, gdy poczekał dłużej i dobrze to przymierzył, to tu tak naprawdę mógł mnie skosić. To jest jednak Yamato, Yamato dobro alfa. Kilka lat, nie mogło być już po mnie, na szczęście trochę się pospieszył, Pomyślał, że może mu za wyspą zniknę, co w sumie ostatecznie miało miejsce, i na szczęście nie trafił. więc mam teraz kapce otwarty. Wiem, że gdzieś run, bo było widać salwę i gdzieś to z prawej strony. I nie mam bladego pojęcia, skąd ten był ten pomysł, że ta Tashima dała się Jinanowi wyświecić. Jak gość całą bitwę przeżył, i teraz popełnił tak głupi błąd, że dał się skasować. Dał się skasować Shimakazy. I został, zostałem sam na dwóch. Mamy runa, run całkiem sporo, sporo hp ków jest. Dziś mniej więcej wiem, jak on płynie. No i domyślam się, że on będzie kombinował tak, żeby w tego kapa A podpłynąć. Ja staram się wziąć C, obstawiam, że Dinan weźmie D. No i teraz wszystko się rozegra tak naprawdę głównie o te punkty, bo tego w tym momencie nam brakuje. A czerwoni niestety trochę ich. Mają. Puściłem torpedy tak, jak mniej więcej miał płynąć ten run, więc poszły. No i z myślą teraz w głowie, dobra, wezmę C i idę do B, bo zanim run dopłynie do A, gdzieś tam Jinnan weźmie to D niestety, no to ja postaram się tutaj zabezpieczyć C, no i zasuwać do B. A szkoda, bo przydałoby się teraz do pałka jakby była, to by była dosyć bardzo, ale to bardzo przydatne, żeby szybciej do tego B dopłynąć. Torpedy puszczone i, że tak powiem, zapomniane. I chwilę się gdzieś tak w głowie zastanawiałem czy iść do B, czy może lepiej popilnować A, chociaż w sumie run ma bardzo dużo hp HP'ków, Ginan e, ma sporo mniej, tylko że no oba okręty są dla mnie mega niebezpieczne w tym momencie, gdybym miał więcej HP no to mógłbym zaryzykować walkę z jednym czy drugim e, gdzieś tam i może by się udało któregoś obić, ale niestety no bezpośrednia walka dla mnie z jednym i drugim to w tym momencie jest po prostu zgon, więc... Tu niespodzianka. Urun wziął torpedę. Gdybym poczekał ciut dłużej, to najprawdopodobniej byłoby już po nim. Gdybym puścił je kilka sekund później, to w tym momencie byłoby już po runie, bo on zdążył wyhamować i wziął tylko ostatnią torpedę, która szła. Gdzieś najprawdopodobniej wciągnął ją w dziób. Więc gdybym je puścił chwilę później, to w tym momencie byłoby po runie i sytuacja w bitwie zrobiłaby się o wiele ciekawsze. Znowu torpedy puszczone na ślepo, a niech płyną, bo wiem, że no zaraz będę w B, więc run po wzięciu A raczej gdzieś tam wpadnie na plan, że dobra, no to dedek jest na B, no to chodźmy po niego, nie? Więc postanowiłem gdzieś tu wejść, niestety punkty nieuboga nie zasuwają. Szkoda, że Jinan z jednej strony szkoda, że poszedł do D, ale gdyby się odwrócił, to mógłby mieć problem z wzięciem C, prawdopodobnie bym je z niego wypchnął. I ewentualnie, też wtedy sytuacja wyglądałaby tak, że wypchnąłbym mnie z C, ja uciekając do A torpedowałbym runa i ewentualnie gdzieś tam, gdzieś tam obijał tego dżinana może, no ale sytuacja potoczyła się jak się potoczyła, czyli można powiedzieć, że się nie potoczyła, albo potoczyła średnio. 275 tysięcy zrobione, 3 fragi, bitwa chyli się ku końcowi, zaraz sobie przejdziemy do podsumowania, tylko jeszcze, tylko jeszcze was przytrzymam lekkiej niepewności, bo torpedy sobie ładnie idą, pam, 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 elegancko płyną, Mm -hmm. Gdzie tam może być ten run? Gdzie on jest? Mm -hmm. Mm -hmm. Myślę, że co po niektórych się już spodziewają na co czekamy. Jeszcze chwila, jeszcze momencik i zaraz wypijemy szampana. No, no, dawaj, dawaj. I cyk, run na dnie. Niestety bitwa już nie do wyciągnięcia. Ani punktowo, ani czasowo, bo jeszcze uda mi się wziąć. A my sobie przechodzimy do podsumowania. Podsumowanie prezentuje się następująco, 286 tysięcy zrobione, 4 fragi, szkoda tego Jinana, bo byłaby szansa na Krakena, gdyby była troszkę większa różnica w punktach, to pewnie może, może by się udało skosować. ładne torpedowanie w tej bitwie, w sumie głównie torpedowanie, bo rozkład obrażeń w sumie zaraz sobie też zobaczymy, 2126 bazowego w przegranej, praktycznie jestem na drugim miejscu w obu teamach, niewiele mniej od wygranego na pierwszym miejscu, no, niestety nie poukładało się, tak jak tak jakby się mogło poukładać. Gdzieś tam się tam nasi niestety poskładali. 226 zrobione z torped, 22 z pożarów i zalań, no i co nieco z dział 733 tysiące wytankowane. Bitwa 20-minutowa, bo ostatecznie przegraliśmy na punkcie. Co ciekawe, stówkę z groszem przepłynąłem w tej bitwie. Cóż, dzięki wielkie za obejrzenie. Giling cały czas miał miał, lubię i szanuję. Czasami go wrzucam do bitwy, i jest wtedy całkiem przyjemnie Dzięki wielkie za obejrzenie. Trzymajcie się. Do usłyszenia na kolejnych materiałach. Pa pa.